Nie wychylaj się za bardzo, bo wypadniesz na tory. Ej no, a miałyśmy cię pilnować. No dobra, poczytaj mi bajkę. Nie widzisz, że jestem zajęta? Jak przyjdą rodzice? Usiądź na ławce sama, potem my musimy porozmawiać. No dobra, a kiedy będą rodzice? Jak przyjdą, to będą. Przewozy regionalne z Doliny Muminków przez Będusz, Mijaczów, Światowic do 100-milowego Podlasu jest opóźniony około 60 minut. Opóźnienie pociągu może ulec zmianie. Czy lamparty?
To są dla mnie czyste żarty. Śpiewam lepiej niż w operze. Świetnie jeżdżę na rowerze. Lew? Cóż to lew? Koczak duży. Naczytałem się podróży. Jestem mądra. Jestem zgrabna. Słodka, wiotka i powabna. Komu zechce, to dam radę. Zaraz na ocean. I nie będę już stopkiem, chyba że nie złapę wieloryba. Na pewno. Może ktoś kupi zapałki, albo chociaż jedno. Rzepka za bociek, bociek za gąskę, gąskę za kurkę, kurka za kicie, kicie za mruczkę, mruczek za wnuczkę, wnuczkę za babcię, babcię za dziadka, dziadek za rzepkę. A! Czyli za mnie. Dziadek chciał mnie, rzepkę. Srubać z kawałkiem chlebka, ale uciekłam. Przepraszam, przepraszam, kiedy będzie najbliższy pociąg? No właśnie, najbliższy pociąg, wszyscy na niego czekamy. Ja już jestem pewnie spóźniona, jak na wszyscy zresztą. A dokąd ten pociąg? No jak to? To rzepka nie wie? Do stuminowego Podlasu? No chyba wszyscy jedziemy na urodzinki do kubusia P. Trudno jest się rozstać. Ja właśnie się rozstaję, ale najpierw urodzinki u kubusia i kuzynki. Potem lecę też na kres, pozałatwiać interesy. W Kielcach będę 2 tygodnie, bo tam jest mi dość wygodnie. Kilka godzin spędzę w Gdyni u znajomej gospodyni. Myślę sobie, nie zaszkodzi mu zakupy spaść do Łodzi. W sumie nic nie stracę, gdy w Warszawie dłużej dzień czy dwa zabawię. Tak myślę sobie wreszcie. Po co mieszkać w innym mieście? A tam, kto chce jechać w obce kraje, niechaj jedzie i ja zostaję. Kurku, zobaczmy, czy będzie może jechał jakiś pociąg do Afryki. Ja bym chciała pociąg do babci. Muszę jej zawieźć jedzenie i lekarstwa. A nie możesz iść na piechotę? A ty nie możesz iść na piechotę do Afryki? Nie. No właśnie. Słuchajcie, nie wiecie, może będzie jechał jakiś pociąg do Afryki? Odjeżdża z tego peronu. Jesteś drewniany, a można ciebie wystrugać zapałki? No i co, że jestem drewniany? To źle, że jestem inny. Grozisz mi. Tato, cepetą! Ej, przepraszam, za ile będzie jakiś pociąg, no? Za 20 minut. Dzięki, stary. Zegarka nie mam. O, proszę, proszę, cały dzień tu przesiedział, lecz Stefkowi odpowiedział. Nic nie robi cały dzień, przecież to zwyczajny lęk. O, wypraszam to sobie, jak to ja nic nie robię? A kto siedzi na peronie? Kto zajął miejsce w 4. wagonie? Owszem, nie byłem w szkole, bo mi się nie chciało. Nie odrobiłem lekcji, bo czasu miałem mało. W szlafroku siedzę, bo to wygodne odzienie. Ale wypraszam sobie. Nie jestem leniem. Witam, piękne panie i panu. Czyż pociąg do 7-milowego Podlasu zajechał może? No właśnie, czekam. A! Ratunku! Co to? Tu ta bestia, co zjadła mi radość kanady! Panowie, panie, po policję trzeba swoje drogi służby zawiadomić! Ależ panie, jak to cudo mogło pożyć twe śniadanie? Przecież to jest myszka mała. Po co nam tu służba cała? Mała mysia siedzi sobie i ząbkami starek skrobie. Ajajaj, widzę, że nic tu po mnie. Kłaniam się. Przewozy regionalne z Doliny Muminków przez Będusz, Mijaczów, Światowic do Stumidowego Podlasu wjedzie na tor przy peronie 4. Prosimy o przejście z peronu 2 na peron 4. Za zmianę peronu podróżnych przepraszamy. Na